Panie Robercie, niezwykle tak. miło widzieć Pana chwilę przed startem kolejnej edycji Twojej twarzy, jak tam Pana samopoczucie przed... Niezwykle miło powiedziałeś? No niezwykle nie, miło, niezwykle odbiotka, miło, dawno no. nie rozmawialiśmy. Jak tam Pana samopoczucie przed startem zdjęć? No jak zwykle lekkie emocje są, no bo to jest no, no, nowa przygoda, nowi ludzie, nowa ich droga, które jeszcze nie znają, a która już po mnie jest, bo ja też byłem uczestnikiem Twojej twarzy, więc y, już z takiego lekkiego dy dystansu mogę z to obserwować bo już nie muszę niczego udowadniać, ani z sobą walczyć. Już mam za sobą ten etap. Myślę, że dla każdego i po tej stronie ekranu, i po tej, gdzie tutaj ciężko będą ludzie pracować, to będzie wspaniała przygoda. Dość dużo zmian w programie. Z jakim nastawieniem pani obserwował? Jak one się działy? Jak każdy z nas, jak, jak czytelnik newsów. Hmm? Czyli z szokiem? Bo ja też z szokiem. Ja jestem czytelnikiem i z szokiem do tego Co podchodziłem. Co najbardziej się zszokowało? Chyba odejście Kasi Skrzyneckiej, bo ona wydawała mi się takim jurorem z mocną pozycją, który już będzie zawsze z tym programem i taką trochę wizytówką była, tak jak ludzie twierdzili. No tak pisali, tak. No, żeby, masz, zgadzam się chyba tak. Kasia była taka, taka na zawsze, nie? Tym, mhm. Zawsze była Kasia, zawsze była Małgosia i te, te dwie osoby takie były na stałe. I jak ja obserwowałem ten od lat, przecież lubię ten program, naprawdę. Mhm. No to tak, no to wiedziałem, że tam pozostałe pozycje są, można rotować, ale one są takimi filarami. No ale życie toczy się dalej. A bał pan się na przykład o swoją pozycję? To nie w tych kategoriach. Wiesz. Mhm. To Ja już nie mam 25 lat. Nawet mam dwa razy więcej z zakładem, więc to jakby. To nie jest mój strach na życie. Już dużo rzeczy zrobiłem. Już też właściwie nie muszę wielu rzeczy robić, tylko mogę. No mm. Skoro mogę, to bardzo chcę. I, y, skoro mogę w tym programie brać udział w, w dalszym ciągu, to bardzo chcę. Ja lubię. Skoro pojawił się temat strachu, to tak już kończąc, czego pan się strachu, boi? Właśnie braku strachu. Nie, ja wiem, że tutaj pan się tak. tego nie boi, a czego pan się boi? Co pana y, do, powoduje w panu strach? Już niczego. Nic, niczego, niczego? jest. Nie, pan... nie, nie, zupełnie. No Czego mam się bać? Ale ja mówię tak nie w kwestiach zawodowych, tylko tak ja ogólnie. W ogóle, no też niczego. Czy jest pan nieustraszony, można powiedzieć? <laughs> Chcesz <laughs> mnie obsadzić w jakimś filmie? Ja <laughs> nie wiem, możemy, możemy zobaczyć, <laughs> czy się uda. Nie, ale czego tu się bać? Jak sobie uzmysłowi, że wszystko jest po coś, mhm. a właściwie porażki nas wzmacniają, a nie pochwały. Pochwały mogą nas rozleniwiać, a jak nam się nie udaje, no to musimy się, musimy powstać jak Feniks, się podnieść i... I walczyć, więc porażki są bardzo wskazane. A po której porażce najciężej było panu powstać. Chyba najciężej jak, jak odszedłem z TVP, mhm. bo ciężko mi było zostawić ludzi, tych, tych milionów ludzi, którzy, z którymi byłem codziennie przez 20 lat i nagle musiałem ich zostawić, znaczy to była moja decyzja. Było mi przykro tak smutno, to tak po ludzku. Nie? Mhm. I po jakim czasie to minęło? Nie minęło. Czyli w dalszym ciągu gdzieś tam ten żal w sercu jest? Znaczy, w ich imieniu jakby ten żal, wiesz, tutaj ci teraz y, 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 unaoczniam, że tak powiem. Bo są rzeczy, które nie, nie powinno się ludziom zabrać, zabierać. No i to jest piękna puenta. Dziękuję bardzo. Życzę. <grym> tak jak wszystkiego, tego programu, tak. wszystkiego dobrego bardzo w dziękuję. nowej edycji. Super sytuacja, że będzie osoba z zewnątrz. Ona będzie miała moim zdaniem najciężej. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Zresztą po to, to się te zmiany to też, też napędzają w pewnym sensie te, te, te edycje, bo wszyscy przynajmniej chociażby z ciekawości obejrzą pierwszy. Odcinek, no ja chętnie zobaczę, jak, jak to jest. ta no właśnie, osoba sobie właśnie. radzi. No to dziękuję A bardzo. A potem i drugi, i trzeci i aż do finału. Dziękuję. Pozdrawiam.